to już to będzie jedna z najbardziej romantycznych rzeczy w moim życiu. Nie wskakuję do wody. Dzień dobry. O, dzień dobry, zapraszam. Witamy serdecznie. W FTV. FTV Create. A dlaczego FTV? Bo nie MTV. My jesteśmy fitlowe, tutaj zajeżdża wiochom i Rzymem, bo właśnie w Rzymie się znajdujemy. To można zobaczyć na pięknym obrazku. To jest Koloseum, jakby ktoś nie wiedział i uciekał z historii. Nasza wycieczka do Rzymu, jak wiecie, nie zaczęła się specjalnie, tak jakbyśmy tego przewidywali i oczekiwali. Były różne dołki, ale dzisiaj będzie zupełnie inaczej. A jeśli chcecie zobaczyć dołki, to odpalcie wcześniejszy vlog. Masakra, tak wam się humor poprawi, że ktoś może mieć gorzej. Zostawiłem dowód i prawo jazdy wypuszczałem samochodów. I forget, I am at home. Mamy koniec. Ale spokojnie, bo okazało się, że wynajęliśmy tutaj dwa pokoje, były naprawdę tanie jak na ceny w Rzymie. Możemy powiedzieć ile. Tak, zapłaciliśmy za dwa pokoje łącznie 1500 za 4 dni. Więc tak to jest naprawdę tanio, jak w Rzymie to jest mega cena. I okazało się, że nikt tutaj nie mieszka, więc wszystko tak naprawdę jest dla nas. Czujemy się... I to za grosie, się magnifique. To było po francusku. Tak? Tak. Tak jest. No i moi drodzy, morning routine jak na te wnętrza przystało. Zaczniemy od pokoju numer 1. To nie jest nasz pokój, go nie zamówiliśmy. On jest nieopłacony, ale jest piękny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrzcie, bo to jest w ogóle bardzo fajne. Tutaj wkłada się kluczyk w taką dziurkę. Jak się włoży w dziurkę, to dzieją się cuda. That's what she said. A propos magii, to pierwsze co rzuca się w oczy to oczywiście łóżko i duża ilość złota. Ten pokój nazywam Goldfire. To jest takie nawiązanie do naszych okularów Goldfire, które swoją drogą się wyprzedały, nie? Wszystkie, od razu. O! Pamelka, no ty to mi teraz zaimponowałaś. Ma się rzeczy. Fajnie, to są chyba ostatnie. Nie dam, przepraszam. Ej, będą jeszcze te okulary? Będą. Kiedy? Niedługo. Kolejną ciekawą rzeczą są te piękne, rzeźbione wieszaczki. I tutaj można się zawiesić, chwilę, pomyśleć i pokontemplować. Nietypowo! Kolejna bardzo fajna rzecz to zobaczcie, Pamelka. W lustrze. Ogromne lustro na prawie całą ścianę. No tak średnio bym powiedział. I lustro dla psa. Jezu, nie, żałuję, że to powiedziałem. Tak zatęskniłem od razu. Ej, może przeniesiemy się na chwilę zobaczyć, co u Korala, co? Halo, Koral, Koral, co u ciebie? Koral. Tęsknimy. Pamiętaj, załatwij się tylko na matę. A propos maty, zobaczcie ile tutaj jest miejsca. Tutaj można wszystko. Mi osobiście bardzo imponuje ten korytarz, który jest tak szeroki, że można robić wszystko. Zaprezentuj. Nie, saltem skaczę to. To dalej trochę. Później spadnę na głowę. Okej. Okay. Ale tu? Nietypowo. Okej, okay, ruszajmy dalej już w stronę naszego docelowego pokoju, witam. Pokaż do otwartych. Co tutaj mamy, panie? No przede wszystkim mamy tutaj wspaniały lustro, w którym można się przejrzeć. O. No i jesteśmy sobie w takim lustrze. Mm-hmm. Jest fajnie. I można zrobić i wrócić. No i można przejść oglądać dalej. Ale to było dobre. Dobra, a teraz przechodzimy do najważniejszego pokoju, do pokoju prezydenckiego. Nie wiem w sumie czemu prezydenckiego, to był jakiś nie prezydent? Nie, bo ja może jestem prezydentową. Możesz być, no. Nie wiem, tak bym chociaż chciała tak na ten vlog. Może tak być? Ej, 100 tysięcy łapek w górę i będę prezydentem. Nie sądzę. Jakie nie sądzę? Jakie nie sądzę? Ja teraz udowodnię ci, dlaczego nadaje się na prezydenta. Po pierwsze, ultimo, czy primo? Primo! 500 plus na łazienki dla każdego Polaka. Słuchajcie,
dostaliśmy śniadanie, o które nawet nie prosiliśmy. Są to pączki, croissant i drożdżówka. Była też kawa, ale jak widać dobrze weszła. Takim śniadaniem można zrealizować śniadanie golf i podać je sobie do łóżka. Proszę bardzo. Co ty robisz? Mateusz, ty miałeś tu mi robić rewelacje, rozrywki, przeskoki. Pomyliłem, mam taki pomysł, że może już koniec tego FTV Creeps. Co, pójdziemy się przejść, bo jesteśmy już tutaj drugi dzień, a Rzymu widzieliśmy tyle. Rzym! Słuchajcie, dzisiaj nasze zwiedzanie zaczynamy od tej części. Tutaj podobno są przepiękne ogrody. Potem będą standardowe atrakcje Panteon, Fontanna di Trevi, place. No zobaczymy, co nam się uda. Mateusz, szykuje się challenge dla ciebie. Pierwszy challenge. Myślę, że on wyjedzie. Wyjedź bez rysy. Kochani, mamy około, no tak, na cztery palce. Zaczynajmy. Najpierw muszę wejść od drugiej strony. Próbuję. Mateusz! Okay. Dlaczego tak propsujemy nogę w górę? Bo to zawsze się przydaje, moi drodzy. Zawsze się przydaje. Cheerleader. You can do it! Woo! Ja chyba tutaj postawię mapę w razie. Dotarliśmy do Villi Borghese i ja już wyczytałam, o co tutaj chodzi, bo to mnie zainteresowało. A ja bardzo, bardzo ci szanuję za to, bo Pomela jest taką świetną przewodniczką. Była rodzina Borghese, oczywiście byli bardzo majętni, jak widzicie, ponieważ to wszystko, co tutaj zaraz zobaczymy, to jest ich ogród, zaprojektowany przez sławnego architekta. On to dla nich stworzył, a teraz to jest publiczne, można się tu przechadzać. Fit lovers mogą tu iść, podnieść nogę w górę, pokazać wam. Także chodźmy, bo to jest naprawdę piękne. Pieszki! Koraluś! Korale? Koral! Korale? To nie jest koral. Stano, pezadu. Tracisz rękę zaraz. No, ten mnie teraz uwagi. Pamela! Chodź, bo jest super opcja. Na to, żeby poprawić poprawić trochę nasz wizerunek po Ameryka Express i udowodnić, że umiemy pływać na łódkach. Nie. Tak. Od tamtej pory nigdy nie wsiadłam na łódkę. Taka przyjemność, moi drodzy, kosztuje 6 euro dla dwóch osób. Lecimy. Chodź. Mateusz, to będzie jedna z najbardziej romantycznych rzeczy w moim życiu. Ja zawsze marzyłam, żebyśmy tak na łódce, nie na wyścigi. A to bez tego chodź, bo to nie brzmiało romantycznie. Zapraszam cię, Pomelka. I teraz jest romantyczny teledysk. Ej, Pomela, już chyba wiem, czemu nam tam wtedy nie wyszło. Czemu? Bo wiosłowaliśmy w dwójkę. Teraz no jak wiosłuję sam, to nagle mi wychodzi. No widzisz. No słuchajcie, pływam sobie w łódce, mam swojego kierowcę. Fajnie. Ahoj, ahoj. Dopłynęliśmy do pierwszych dwóch atrakcji. Wodospad i replika antycznej budowli. Jak znacie nazwę, możecie napisać w komentarzu. No i to koniec atrakcji w sumie. Co? No. To może coś jeszcze dla mnie zrobisz, jakąś atrakcję. Nie wskakuję do wody. Nie, Pamela, naprawdę, nie będę skakał, bo jest zimno troszeczkę. Ale co na przykład byś mógł zrobić dla mnie? Daj coś, no powiedz, co mam zrobić. Co mam dla ciebie zrobić?
No nie wiem, chociaż jakąś jeszcze jedną replikę budowli. Na przykład krzywa wieża w Pizie. Wyrzucą nas stąd. Trudno, jak nas wyrzucą, to trudno. To jest elwariat. Wow! Krzywa! Ale ej, pan nas woła, pan nas woła. Uciekamy. O nie, zaczęły się schody, bo musimy tyłem do podestu podjechać. I tutaj mamy presję, wszyscy patrzą. Uda ci się, czy się nie uda? No, podpłynąłem prawie. No, Mateusz, powiedzieliśmy, że jesteśmy w tym super. No i super, zobacz, pan nam Ameryka pomaga. Świetnie. Mój bien. Fajne buty, też mam takie, w CCC kupiłem. No. Takie no. Tylko czarne, nie? Thanks. Hi, thank you. Fajnie było. Bio! Bio, bio. Bio dance. Cały czas nie umiem tego pierwszego ruchu. Okej. Okay. Dziękuję. Jak powszechnie wiadomo, woda wyciąga, a zatem czas na jedzenie. Jakie powiedzenie. No moi drodzy, co mam wam powiedzieć? Doskonałe smaki, idealna szyneczka, idealna mozzarella. Lepiej być nie może, w ustach się rozpływa smacznego. Dziękujemy. No to na jedzenie brzuszek pełny, tylko że do następnej atrakcji mamy około kilometra, a jak wiecie lub nie, mamy taki zwyczaj, że jak gdzieś jest daleko, gdziekolwiek, w Polsce, na wakacjach, whatever, to zawsze biegniemy, żeby ta droga szybciej mijała. I polecam takie coś, także Mateusz. Berek. Run. Mateusz, proszę, dziokata, proszę, dziokatę jedną. Ale to za coś. Za co? No i zrobiłem dla ciebie dzisiaj stanie na rękach. Zrobiłem... To może ja wylosuję dla ciebie. O, tu cię mam. 50 groszy. 50 groszy. Wykorzystaj swoją szansę. Dawaj, Pomela, dawaj! Najpierw pusty pączek. No, dawaj, w dół. Przepraszam. Za pierwszym razem? To będzie jaka mistrzyni w ogóle. A jeszcze mam 4 razy. Kochani. Założę to na obiekty. A nie, jednak nie. Prawie. Ej, ale i tak wygrałaś jedno. Jeszcze dwa ci zostały, trzy. Ty no co jest? Poszukali nas. Zacięło się, zobaczcie. Ej! Oddawaj moje 50 centów. To było 2 euro. No ale wygrałaś. Ale... Wygrałaś, proszę. Dla koralka. Wygrałam Donata. Dziękuję. Teraz mogę wam zdradzić tajemnicę, dlaczego tak świetnie mi poszło. Otóż, moi drodzy, jak miałam 10-11 lat, to byłam hazardzistką. Tak, co? Ja tego nie wiedziałam o tobie. I wszystkie kieszonkowe przepuściłam właśnie w takich maszynach. I u mnie w domu stały takie dwa ogromne worki na śmieci z tymi zabawkami, które moja mama potem przechowywała dla innych dzieci, które rodziły się w naszych rodzinach. Ale jak tak, ty, gdyby ja nie to, że maszyna się zacięła, to ty za pierwszym razem trafiłaś od razu? Ja miała 5 maskotek, no jestem przepraszam. A nie, miała troszkę mniej, bo za drugim razem mi nie wyszło. Nie, w ogóle zobaczcie, spotkaliśmy Logana Paula. Niewiarygodne. Cool. We are big fans. Mogę zdjęcie? Muszę wam powiedzieć, że chyba mam traumę, bo wszystko mi się tu kojarzy z wyścigiem America Express i z zadaniami, które zawsze mieliśmy w miastach. Na przykład te schody, czyli typowe zadanie na rozgrzewkę. Zawsze jak zaczynał się odcinek było, o, wyścig rozpoczyna się,
10 godzin pod górę, 50 stopni. O, nawet są badankarze, zobacz. Na rękach macie Jezuska. Proszę bardzo, są bagaże, są schody i nawet troszkę taki operator. Także Mateusz, można zaczynać. Zapraszam cię, tylko wiesz, jak jest challenge, ja idę po schodach, a ty idziesz po... Zaliczam już do udanych. Fajnie, że biegliśmy na te schody, bo tutaj jest przepięknie. Ale to już w kolejnym odcinku. Jak przeżyję. Zostawiłem dowód i prawo jazdy wypuszczałem samochodu. No, na lotnisku? Na lotnisku. I forget. I have at home.